Jak pan ocenia tutaj kwestię, no można chyba to tak nazwać, wymiany formacji mundurowych pomiędzy tutaj krajami Unii Europejskiej, bo podpisaliśmy kilka takich umów ostatnio, kilka jest w toku. Niektórzy negatywnie do tego się odnoszą, mówiąc, że to jakieś mogą być tu zagrożenia, no inni oczywiście mówią, że to jest tylko typowy taki zapobiegawczy w razie ewentualnych jakichś tutaj niepokoju. Ja myślę, że to się dzieje, to co się dzieje dzisiaj w Europie, to zweryfikowało te wszystkie zastrzeżenia co do tej ustawy. Ja będąc na komisjach spraw wewnętrznych dużo słyszałem właśnie o tych, że chcemy tu niszczyć opozycję, że to ma być bat na opozycję, że to ma być bat na jakichś ludzi, którzy będą tutaj wiecować czy strajkować. Nie o to chodzi. Tak naprawdę to dzisiaj wiemy, że te niepokoje, które są w Europie, mogą spowodować to, że faktycznie momentami, czy z tej akurat wschodniej strony Europy, czy później może to tak samo być na zachodzie, bo to przecież działa w dwie strony, prawda? Nasze służby mogą również jechać do zachodniej Europy i tam gdzieś pilnować porządku. Więc ja myślę, że jeżeli nie będzie to nadużywane i używane tak naprawdę z głową i wtedy, kiedy będzie to potrzebne i wtedy, kiedy będą jakieś zawirowania takie właśnie jak w tej chwili w Europie, to będzie to dobrze służyło wszystkim tym, którzy tak naprawdę znów powiedzmy nie mają kłopotów z prawem, nie boją się tego, że faktycznie zatrzyma ich strażnik miejski tylko dlatego, że tylko idą ulicą i nic nikomu nie robią, prawda? Czyli można powiedzieć, że to takie ekonomiczne uzasadnienie. Nie ma sensu utrzymywania jakichś, nie wiem, zintegrowania innych dużych jednostek, skoro można je przemieszczać w ramach na przykład Unii Europejskiej. Dokładnie tak jest. Jeżeli jest to dzisiaj Unia Europejska i wszyscy obywatele mogą w jedną i w drugą stronę dowolnie się poruszać, to równie dobrze, że współpracują ze sobą służby, wtedy łatwiej złapać złodzieja samochodów, przemytnika czy jakiegoś innego przestępcę. I tutaj akurat w tym względzie ja się tego nie boję i jakby moje zastrzeżenia co do tego są bardzo ograniczone.